No hej wszystkim. Nie wiem jak wam, ale mi takie zestawienie graczy, jakie państwo widzicie, jak najbardziej pasuje pod względem demogenności. I szczerze, jakiej hecy sobie wyobraziłem, takiej hecy się doczekałem. I choć zestawienie nazwisk brzmi jak najpiękniejszy sen Zadymiarza, to wydarzenie faktycznie miało miejsce na jednym z ostatnich paneli gali Fame MMA. Pan Nathan Marcoń, szerzej znany jako Pan Napletek, Denis Załęcki, czyli Pan Pomidorek, Don Diego Pan Napletek, a także Tazi. Tazi, który ku mojemu zdziwieniu ponownie zrobił największe przedstawienie spośród reszty uczestników. Po kolei. Gdy tak Tazi usiadł nieopodal Bad Boya, w powietrzu było już czuć, że zaraz coś grubszego się wydarzy. Wystarczyła ledwie iskra w tym oceanie rozpaczy, by krótka konwersacja z Bad Boyem zamieniła się w jeszcze krótszą bitkę ku uciesze tabloidów. Tak jest, Tazi w ułamku sekundy dominował nad Załęckim jak na profesjonalistę przystało, pokazując tym mirabelce, że nie da się zastraszyć jak to Bobo z przedszkola. Ochrona tradycyjnie musiała zadbać o porządek podczas imprezki i jeden suczno wie, do czego by to doszło, gdyby nie oni. Tak samo k***a robię z tobą tu k***a odcinek i co z tego k***a? K***a, bo ja robię z tym odcinku. Ale nie krzyż k***a, ja robię z tym kurwi. No to to... Właściwie cały panel, wszyscy zebrani, cisnęli beczunie z Bad Boya Załęckiego. Głównym motywem śmieszków okazało się być konto zawodnika na niebieskim portalu. Tak jest, pomimo że Załęcki wielokrotnie deklarował o usunięciu tam konta, a także, że żałuje tego co zrobił, ci nie dawali mu spokoju i cisnęli beczunie na oczach tysięcy. Słuchajcie, prawie 130 tysięcy osób na żywo. 130 tysięcy osób widzi za darmo, kurwa, są szanse, niesamowite. Kurwa, nie popatrz się, kurwa. Ty, ale co nie popatrz, straciliście się. Nie mogło zabraknąć punchline'ów ze strony pana Napletka. Ten, jak wiadomo, ma na pieńku z Denisem od setek miliardów lat i gdy tylko nadarzy się okazja, ładuje w niego pociskami, że aż miło. Nie ma też co się oszukiwać, spotkanie wszystkich w jednym miejscu musiało skończyć się katastrofą i utonięciem Titanica. Dosłownie przez cały panel leciały punchline'y w każdym świata kierunku, już nie mówiąc o rzucaniu w siebie przedmiotami wszelkiej maści, choć głównie płyny tego wieczoru zrobiły największą furorę. No i wiadomo, skoro Nathan Marcoń wchodzi na salony, to nie mogło zabraknąć tematu a propos tego, gdzie się podział Boxdel, jak go tutaj nie ma. Pan prowadzący z gracją i kulturką oznajmił, iż nie jest upoważniony do informowania plebs za ekranu, w którym to szałasie ukrywa się potężny włodarz Baron. Bo, Denis, ty stałeś siwką Boxdela i teraz takie pytanie, bo ludzie by chcieli wiedzieć, o chuj z tym Boxdelem, kurwa, gdzie on jest? Kurwa, zamotany. To tylko daj mi dokończyć. Słuchaj, ja też nie jestem upoważniony do informowania o decyzjach prowadzonych przez zarząd. Być może już niedługo, słuchajcie, taka informacja się pojawi, także śledźcie media Fejmu i... No ale dobra, skoro temat Buxtona państwo uznali za zakazany, warto przejść do rozdziału spod kopyta Amadeusza Władcy Piekieł. Pamiętacie legendarną już dziś spinę na kanale MMABL TV? No to jak się okazuje, pomimo zapewnień przez Denisa, że Ferrari zostanie potężnie wyjaśniony, ci dalej trzymają sztamę i zbijają piąteczki we wspólnym projekcie. Tak więc i w tej kwestii pan Załęcki został przez wszystkich przesłuchiwany. Za te słowo honoru, żeby się rozdanać. Chuja, kurwa, ty tu mnie straszysz tylko przed kablem. Many months later. Będę się nie mijał. No. Pięknie. No. Dobrze. To jak to z tym słowem honoru, Denis, kurwa, Ale ja już ci powiedziałem. Honoru, jak dam słowo honoru tobie, to się nie liczy. Ale tak jak się spodziewałem, nie można oczekiwać od tego padawana jakiejś konstruktywności podczas rozmowy. Mirabelka jedyny argument jaki posiada to argument siły, do tego argument czerwonej gęby, przez którą to Bad Boy zaraz eksploduje jak ten Baron. Pobaszka, ziomal przez bitą godzinę programu siedział czerwony jak pomidor, już nie mówiąc o tym, że żadnych z panów nie darzy się sympatią. Później doszło do naszych ulubionych gangsterskich tematów na oczach polskich nastolatków. Denis przysiągnął Taziemu, że cała ta imprezka zostanie wkrótce wyjaśniona poza kamerami. Czyli klasycznie wywiozą chłopa do lasu, wykręcą sutki, a w gratisie odwiozą do domu i zajmują telewizor z chaty. Podobno zrobił już tak Napletkowi i Don Diego. Panowie do dziś nie mogą wyjść z całej tej traumy i unikają penisa jak darmowej dostawy z temu. Ci, że w niedalekim czasie będziesz przepraszał na kamerze? Tak. Udowodnij mi to. Udowodnij. Ale ja też miałem przepraszać na kamerze. Udowodnij. A nie rozpierdolisz się? Nie rozpierdolisz na policję? Nie. Okej, okay, to okay. Za roku ci udowodnię. Dobra. Tak? Udowodnij mi to. Dobrze. Na dobrą sprawę póki co tylko Tazi wyjaśnił Denisa, jeżeli chodzi o szybką bitkę. Zawsze to Załęcki pierwszy leciał z partyzanta i górował nade wszystkim. A teraz nikt inny jak Mirabelka w białych włosach mogła dokonać tego czynu. Już nie mówiąc o tym, że w ostatnim czasie rozdupcił Freak Fight, zgarniając milion i bryloczek od zarządu. Nie wiadomo jakby to w klatce wyglądało z Denisem, ale jak miewam, i takiego starcia możemy wkrótce się spodziewać. Chyba że faktycznie wywiezie gościa do lasu i obrzuca ziomala jarzębinami z drzewa. Na koniec tego spotkania Don Diego powiedział parę słów mądrości w kierunku swojego oponenta. Strażak sam stwierdził, że woli być biedniejszy niż taki ćtapowaty jak nasz niezawodny Bad Boy. Patrzcie. Jedna walka moja na fejmie, to są twoje wszystkie, no jeszcze przez 3-4 kurwa lata. Tego? Wolę być biedny, ale normalny niż bogatą kurwa jak ty. Rozumiem.
Wiedziałem, że... Tak jest. To właśnie ten moment był prowodyrem do przerwania bieżącego uniwersum. Ja to i tak się dziwię, że panowie wytrzymali w jednym pomieszczeniu dłużej niż te parę minut. Ale z drugiej mańki, jakby tak przetrzymali zwierzynę drugie tyle, to raczej kłucie się plepsu niż ich smutku czy rozpaczy. Jednak przedstawienie, o którym dziś mowa, miało swoją kontynuację poza kulisami programu, czyli w momencie prowadzenia wywiadów z uczestnikami zebrania. W uniwersum dla kanału MMA Bądź na bieżąco, Heca wzięła górę nade wszystkim. Cytując jeden z wpisów pod nagraniem, z tych nerwów aż Denisowi mleko z cysków poleciało. I nic dziwnego, w jakiejś 30 sekundzie wywiadu Don Diego oblał Denisa wodą, tak niby po przyjacielsku, niby jako wroga, tak człowiek Denis przysiągnął, że zostanie rozbany, jak tylko go spotka, ma ciężko pojechane po rajcach. Wolę być sam jednoosobową armią na wszystkich i tyle. One man army, o Don Cassio tak samo mówi. Tak. Wiele was łączy. Ale za... Ty! Ty! A który to? To ja! Ale jesteś za... Jedno! Słuchaj, ci mówię za to, że jesteś za... Nie? Kurwa, bo cię normalnie... Nie? Dobra, chodź, usiądziemy, dokończymy tylko. Don Diego przystojniaczek nie robił sobie nic z tego i trzeba przyznać, był to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o prowokację Bad Boya. Brakowało jeszcze Natana z prawej strony, jak wyciąga fistaszka i zaczyna siusiać na adepta. Gdy emocje opadły, panowie wrócili do wspólnej rozmowy i wspólnego zajadania się ciasteczkiem oraz mleczkiem. W jeszcze innej imprezce z DJ-em na pletkiem na czele, w nasze skromne progi ze siedmiu gór ogrodu, postanowił dołączyć Adrian Cios, z którym to pan Marcel nie do końca darzy się sympatią. I to jest w ogóle zajebiste we frikach. Dwóch typów, którzy się nienawidzą, będą bić typa, którego też nienawidzą, a koleś, którego nienawidzą, jeszcze bardziej ich nienawidzi, a zwłaszcza na pletka, który obraża go non-topper. W materiale możemy być świadkami klasycznej wymiany zdań między naszymi homo sapiens. I skoro panowie tak rzucają sobie do gardeł, to jak oni niby mają tam trzaskać Denisa, mając siebie w pobliżu? Żeby nie było, że panowie w klatce zrobią sobie konkurs na to, kto kogo bardziej nienawidzi i wypadnie na Natana. Czyli wtedy Denis razem z Adrianem będzie go naparzał, już na wieczność zamykając mołdy hejteum. Natomiast podczas rozmowy z Tazim, czyli Chiki Chiki Slim Shady, nie wydarzyło się nic bardziej spektakularnego. Nie poleciała żadna woda, ni też butelki, czysta miłość unosząca się w powietrzu, łącznie z zapachem mleczka wyprodukowanego przez Denisa. Mleczka z cysia Denisa oczywiście, to takie pój zabawne. A kto nowy niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień o nowych filmach. Skoro przy tematach frikowych jesteśmy, warto zahaczyć do naszego ulubieńca Wardęgi, który jak to zwykle dolał oliwy do płonącej już kaki. Nie chodzi rzecz jasna o opisywaną imprezkę, a bardziej to spod uniwersum Pandorki. Sylwek dzisiaj, może jutro, opublikował wpis, z którego ma wynikać, że jest w stałym kontakcie z zarządem Fame. Główny sponsor imprezki, czyli pan Pasternak, napisał mu wiadomość, z której można wywnioskować, iż nie życzy sobie upubliczniania jego prywatnych korespondencji i plebsu za monitora. Droid jednak nie pozostawił tego bez odpowiedzi. Szybko zwyzywał łysego od normików, obrzucając ziomala jarzębinami z drzewa Vigen. Ponadto uznał, że on mówi prawdę i wyłącznie prawdę, zaś oni, czyli plebsiaki z Fame'u, sieją ferment i są kasztanami. Tak jest. Warto mieć też na uwadze, iż kolejny olbrzym jest w trakcie budowy. Co to oznacza, szanowni państwo? Oznacza to tylko, że wiele multiuniwersów wciąż pozostaje pod znakiem zapytania. Nie mówiąc o tym, że na Barona lecą coraz to nowe punchline'y i coraz to nowe zarzuty a propos jego bąblowatości. Dokładnie. Koleś teraz siedzi i klei te swoje olbrzymy na takim wkurwie, że jakby nieopodal siedział Denis Załęcki, to miałbym problem z odróżnieniem, który jest który, bo jeden i drugi czerwony jak ten pomidor. Ogólnie temat jest na tyle ciekawy, że z początku Sylwester mówił, że kolejny z wielkich materiałów będzie tyczył się tylko i wyłącznie Federacji Fame MMA. Ale cóż, biorąc pod uwagę, iż balerini farmazonie, jak to farmazonić ma w zwyczaju, to tak dla zasady ponownie trzeba ukuć bomb deala w sam środeczek jego pysznego dupala. Żeby on tak przyznał się do błędu i kupił każdemu po bombonierce. Ale nie, on dalej twierdzi, że jest wybombisty i wszystko to wina używek wszelkiej masi. No cóż, ja mam tylko nadzieję, że Tazi pozostanie jako jedyny miły w dotyku w tym towarzystwie. I nie da się stłamsić, wiecie, mrocznym mocą ze świata influ. Znaczy jedyny, Don Diego też jest całkiem zajefajny, spoko wujaszek, no ale wiadomka, on się już trochę przejadł. Niech wypierdala. Czytać książki czy inne gówna, niech się weźmie za gaszenie pożarów. Koniecznie kliknij annotację i obejrzyj poprzedni filmik, bo serio jest mocniejszy niż wszystkie inne, jakie nagrałem. Nie wierzysz? To wejdź i przekonaj się. Śmiało, ja nie gryzę, no chyba, że popłosisz. To takie pój zabawne.